Witajcie, przyjaciele. Bardzo cieszę się, że mogę tutaj być, dlatego że, z wielu w ogóle powodów, jest to dużym dla nas błogosławieństwem, kiedy możemy być razem. Cieszę się między innymi również z tego, że dzisiaj możemy rozpocząć taką krótką serię rozważań. Cztery tak mi wyszły w planach, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. A w każdym razie chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się dzisiaj, czy zaczęli się przyglądać bliżej sylwetce człowieka, który jest chyba jedną z takich najbardziej rozpoznawalnych i charakterystycznych postaci. Nawet nie tylko w ogóle biblijnych postaci, ale nawet kulturowo jest on bardzo rozpoznawalny. I ktoś napisał o nim, że spośród postaci biblijnych tylko Mojżesz i Jezus mogą rywalizować z nim pod względem liczby poświęconych im stron. Jednak ta sytuacja zmienia się, gdy weźmiemy pod uwagę psalmy. Wówczas Dawid, bo o nim mowa, wygrywa bezapelacyjnie. Także chciałbym dzisiaj, żebyśmy przyjrzeli się właśnie początkowi historii o postaci króla Dawida, która zaczyna się w 17 rozdziale Księgi Samuela. Jeżeli macie swoje Biblię, zachęcam, żebyście ją otworzyli. I ta postać, czy ta historia zaczyna się tutaj, czy lądujemy w momencie, w którym państwo Izrael jako polityczny twór dopiero się tworzy. Tak naprawdę dotychczas jest to tylko taki bardzo luźny zbitek plemion, które razem współpracują, a czasami nawet nie współpracują. Natomiast pojawia się kilka kluczowych postaci. Pojawia się postać proroka Samuela, który przez Boga jest wykorzystywany do tego, żeby nie tylko sądzić wszystkich ludzi, to znaczy nie tylko sprawować taką sądowniczą władzę, ale później prorok Samuel również jest przez Boga powołany do tego, żeby namaścić na królów dwie postaci. Na początku tym królem zostaje Saul, natomiast przez grzech Saula Bóg odrzuca go. No i na to miejsce Bóg powołuje Dawida. No i w tym czasie jesteśmy, kiedy Dawid już jest powołany na króla, ale tym królem nie jest. Jest młodym chłopakiem, który dostaje się na dwór króla Saula i tam pracuje. Ma taką, można dzisiaj byśmy pewnie powiedzieli, że dostał taką pracę na pół etatu. Trochę pracuje u swojego taty i pasie owce, a częściowo pracuje właśnie tam na dworze króla Saula, zajmuje się graniem na harfie, lutni, chyba na lutni. A po to, żeby uspokajać tam nerwy króla, taki talent od Boga dostał. No i dzisiaj lądujemy w 17 rozdziale i tutaj dzieje się coś już nieco zgoła innego. Natomiast chciałbym dzisiaj, żebyśmy się skupili na chyba na rzeczach albo na robieniu rzeczy. To znaczy, wydaje mi się, że ten tekst dużo nam powie na temat tego, czym jest branie odpowiedzialności, czym jest, w jaki sposób brać odpowiedzialność w jaki sposób powinniśmy, albo jesteśmy powoływani do tego, żeby brać odpowiedzialność. Dawid jest tutaj przykładem osoby, która zaczyna robić dużo rzeczy i pokazuje nam naprawdę wiele na temat tego, w jaki sposób my tą odpowiedzialność powinniśmy podejmować. I Dawid tutaj robi, czy w zasadzie ta historia opowiada o walce z człowiekiem imieniem Goliat. I to, co Dawid robi, to walczy. I walczy, wydaje mi się, że z trzech głównych powodów. Walczy tutaj w obronie honoru króla, walczy w obronie Bożego imienia i w końcu walczy również w obronie Bożego ludu. I dzisiaj właśnie na tych trzech aspektach będziemy się skupiać. Poruszamy też kilka innych rzeczy, natomiast mam takie pytanie na początek. Czy ktoś z was kiedyś oglądał ten sam film drugi raz? Albo trzeci raz? Pewnie się znajdą tacy, którzy... Ja też jestem winien tego. Którzy oglądali serial cały drugi raz. Czasami i wydaje mi się, że kiedy oglądamy coś drugi albo trzeci raz, to zauważamy więcej szczegółów, ale czasami, kiedy oglądamy coś drugi albo trzeci raz, to przez to, że znamy już tą historię, to właśnie zauważamy mniej. Umykają nam pewne rzeczy, które może zauważyliśmy po raz pierwszy, albo po prostu nie zwracamy na to uwagi, kiedy już znamy tą historię. A dlatego chciałbym, żebyśmy się dzisiaj postarali właśnie na ten pierwszy, czy na ten 17 rozdział Księgi Samuela spojrzeć, jakbyśmy go nie znali. To jest trudne. Wszyscy znamy tę historię. Wczoraj na chwilę byliśmy u Łukasza
w domu i tam był Michał, jego syn, i właśnie dowiedziałem się, że walka Dawida z Goliatem to jest jego ulubiona historia, więc mam nadzieję, że tego słucha, ale chyba nie. W każdym razie znamy tą historię od często właśnie od najmłodszego wieku. Znamy tą historię, ponieważ nie trzeba nawet wychowywać się w chrześcijańskiej rodzinie, żeby słyszeć o Goliacie i Dawidzie. Co więcej, nawet w naszej kulturze, kiedy ktoś powie, że walczy, czy walka z Goliatem jest używana jako taki związek frazeologiczny określający walkę z kimś albo z czymś dużo silniejszym od nas. No i wydaje mi się, że musimy spojrzeć na to świeżymi oczyma. No i o to się modlę, żebyśmy mogli tak zrobić. Więc skłońmy nasze głowy i oddajmy ten czas jeszcze Bogu w modlitwie. Ojcze, tak prosimy Cię o to właśnie, kiedy teraz przechodzimy do Twojego słowa, do fragmentu, który pewnie większość z nas zna na pamięć, który czytała wiele razy, albo przynajmniej słyszała tę historię. Może widzieliśmy to w telewizji, albo na jakimś przedstawieniu. Może ktoś grał tutaj już Dawida, grał Goliata na jakichś zajęciach szkółki niedzielnej. Panie, potrzebujemy, byś nas przeprowadził przez ten tekst i pokazał nam rzeczy, których jeszcze nie zauważyliśmy, rzeczy, które tam są, szczegóły, których nie widzieliśmy, i przede wszystkim, Panie, prosimy Cię o to, byś pobłogosławił nas w tym, żebyśmy potrafili wyciągnąć z tego mądrość, którą Ty tam pozostawiłeś, żebyśmy mogli być zmienieni przez ten tekst, żebyśmy widzieli, do jakiego posłuszeństwa nas powołujesz, żebyśmy widzieli, w jaki sposób mamy walczyć, kiedy ta walka ma sens, w jaki sposób mamy to robić i z czym to się wiąże, kiedy Ty, Boże, chcesz, żebyśmy podejmowali odpowiedzialność i w jaki sposób mamy to robić. O to Ci prosimy w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen. Więc Izraelici są w stanie wojny ze swoim takim w tamtym czasie, w dziesiątym, w zasadzie przez najbliższe 500 lat będą w stanie wojny z Filistyńczykami. No i to jest jedna z kolejnych historii, która o tym powiada. Jeżeli macie swoje Biblię, to będziemy czytać od pierwszego wersu, 17 rozdział. Zebrali się wtedy Filistyńczycy, zebrali swoje wojska na wojnę. Zebrali się w Socho, które należy do Judy, i rozłożyli się obozem w Efes-Damim, między Socho a Aseka. Saul zaś i wojownicy izraelscy zebrali i rozłożyli się obozem w Dolinie Dębów i ustawili się do bitwy, aby potykać się z Filistyńczykami. I czwarty werset teraz. Ja tutaj będę trochę skakał, ten tekst jest bardzo długi, a chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się całemu rozdziałowi. Wtedy wystąpił z szeregów filistyńskich pewien harcownik imieniem Goliat z Gat, o wzroście 6 łokci i 5. Na głowie miał hełm spiżowy, a odziany był w pancerz łuskowy, a waga jego pancerza wynosiła 5000 sykli kruszcu. Miał również nagolennice spiżowe na nogach i dżidę spiżową na plecach. Drzewce jego dżidy było jak drąg tkacki. Grot jego dżidy ważył 600 sykli żelaza, a giermek z tarczą jego kroczył przed nim. I myślę, że nawet po tym opisie, który obfituje w obce nam jednostki miar i wag, które niewiele nam mówią, można się domyślić, że z Goliata był niemały harcownik, jak ten tekst to opisuje. Ale żeby dać nam lepsze wyobrażenie, no to wzrost Goliata, to też w zależności od tego, w jaki sposób, którą archeologiczną opcję byśmy tutaj przybrali, natomiast chyba najbardziej popularnie mówi się o tym, że to jest około 3 metrów. A waga jego pancerza, te 5000 sykli, to było prawdopodobnie około, też znowu ciężko jest to dokładnie odtworzyć, ale mówi się o około 50 kilogramach. A czytamy o tym, że ma kilka broni Goliat. Czytamy również o tym, że giermek jego kroczy przed nim i możemy mieć takie romantyczne wyobrażenie walk w średniowieczu, kiedy giermek idzie sobie z tarczą po to, żeby podać tą tarczę komuś, kto walczy. To nie do końca o to chodzi. Tutaj mamy giermka, który idzie z wielkim kawałem drewna przed nim po to, żeby chronić go przed tarczami czy pociskami, które mogą nadlecieć w kierunku Goliata. Goliat tej tarczy wcale nie używał samemu. Więc ten opis. I tutaj oczywiście czasami się zdarza i wielu krytyków różnych może podejść do tego tekstu i powiedzieć o tym, że no to jest nierealistyczny opis. Tacy ludzie nie istnieli. 3 metry, dzisiaj nikt nie ma 3 metrów, a to dopiero wtedy. Ludzie byli niżsi. Natomiast oczywiście to
Ten tekst nie wykracza poza skalę jakiejkolwiek realistyczności. Nawet gdyby wykraczał, to nie jest to, wydaje mi się, dla Boga wielki problem. Natomiast to, co ten tekst próbuje pokazać tutaj przede wszystkim, to jest to, że Goliat był niezniszczalnym i niezabijalnym czołgiem, który po prostu szedł i zabijał na swojej drodze wszystko, co się ruszało. I nie można go było ruszyć. Nie można było do niego dojść. Nie można go było zastrzelić z dystansu. Nie można go było trafić. A on po prostu był niezniszczalny. I czytamy w 8 wersie, że Goliat stanął i zawołał w stronę chówców izraelskich: po co wychodzicie, aby się sposobić do bitwy? Czy ja nie jestem Filistyńczykiem, a wy sługami Saula? Wybierzcie sobie wojownika i niech wystąpi przeciwko mnie. Jeżeli potrafi walczyć ze mną i położy mnie trupem, będziemy waszymi niewolnikami, a jeżeli ja go przemogę i położę trupem, wy będziecie naszymi niewolnikami i będziecie nam służyć. No i ta propozycja Goliata nie jest wyjątkowo dziwna. Po pierwsze, no, on był niezniszczalnym wielkim czołgiem, który szedł i niszczył wszystko, co napotkał. Ale na Bliskim Wschodzie w tamtych czasach i nawet w później w tych helenistycznych krajach dość popularnym sposobem rozstrzygania konfliktów zbrojnych były walki takich właśnie czempionów, jakichś takich mistrzów, najlepszych wojowników. Raczej cała armia nie chciała, jeżeli nie musiała ze sobą walczyć, bo no, nikt nie chciał ginąć. Więc tak jak w filmie Troja, jak ktoś widział, tam też chyba była taka scena, gdzie się Hektor z Achillesem, co prawda chyba inne, tam o coś innego poszło. Nie, tam była taka scena na samym początku, gdzie Achilles walczył z jakimś innym wojownikiem, właśnie jako tacy przedstawiciele swoich armii. No i czytamy dalej, że Saul i cały Izrael usłyszeli te słowa, upadli na duchu i bali się bardzo. Dawid zaś nieraz odchodził od Saula, aby paść trzody swego ojca w Betlejemie. Ale Filistyńczyk ów występował co poranek i co wieczór i stawał tak przez 40 dni. I rzekł raz Isaj do Dawida, Isaj to jest ojciec Dawida, weź dla swoich braci efę tego oto prażonego ziarna i tych 10 chlebów i pobiegnij z tym do obozu, do swoich braci. Tych zaś 10 kawałków sera zanieś pułkownikowi, zapytaj o powodzenie swoich braci i weź od nich dowód. Wstał tedy Dawid wcześnie rano i powierzywszy trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj. A Dawid, doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powód... Przepraszam. A Dawid zrzucił z siebie juki, oddał je w ręce stróża juków, pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, gdy wtem wystąpił z szeregów filistyńskich harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat i odezwał się tymi słowy. I usłyszał to Dawid. I mówili wojownicy izraelscy, czy widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby lżyć Izraela? To też tego, który go położy trupem, obdarzy król wielkim bogactwem i da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym od danin w Izraelu. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, jak tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś tych kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca, a przyszedłeś tutaj tylko po to, aby się przyglądać bitwie. I to jest ciekawy moment, kiedy widzimy relację Dawida z jego bratem Eliabem, starszym bratem, który Eliab tutaj, można powiedzieć tak, przykładowo gra rolę starszego brata, który czepia się swojego młodszego brata. Natomiast z drugiej strony Eliab tutaj również daje nam nieco do myślenia, to znaczy widzimy postawę Eliaba, który co mówi? Jest zły na Dawida, zły na to, że Dawid przyszedł, zły na to, że Dawid rozmawia z innymi wojownikami. I co mówi? Po co tutaj przyszedłeś? I mówi, z kim zostawiłeś te kilka owiec, które masz? Jakby zaznacza, że ta odpowiedzialność Dawida, którą Dawid dostał od ojca, to kilka owiec, które ma. One są niewiele warte. Kim on jest, ten Dawid? On niewiele umie, można mu powierzyć tylko kilka owiec. Z kim je zostawiłeś? My wiemy, że zostawił je ze stróżem, ale Eliab jakby zakłada, że Dawid nawet nie potrafi tej odpowiedzialności do końca podjąć. No i dalej mówi o tym, że przyszedłeś tutaj tylko po to, żeby się przyglądać bitwie.
tak aż się chce się powiedzieć, że no tak Eliab, ty pewnie tutaj przyszedłeś po to, żeby walczyć w tej bitwie, tylko jakoś tak średnio ci idzie. Więc mamy tutaj postać, która aktywnie daje nam przykład tego, w jaki sposób nie podejmować odpowiedzialności. Eliab jest osobą, która tylko i wyłącznie stoi i zniechęca Dawida, który chce coś zrobić. Zniechęca i w pewnym stopniu nawet go poniża. Natomiast zaraz zobaczymy, że postawa Dawida jest właśnie dokładnie odwrotna od tej postawy, którą przyjął Eliab. No i Dawid odpowiada, cóż więc uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. A gdy rozgłoszono słowa, które wypowiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten kazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula, w nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Więc ten tekst dotychczas opisuje nam armię filistyńską i izraelską w takim klinczu, tak oni obozują w dolinie, no i najwyraźniej bezpośrednio nie chcą się skonfrontować ze sobą całymi armiami, no i Goliat po prostu wychodzi i próbuje sprowokować kogoś, żeby ten z nim walczył i żeby tak to zakończyć. W pewnym momencie Dawid przychodzi do obozowiska i tam dowiaduje się, że nie dość, że jest taka sytuacja, w której Goliat wyzywa na pojedynek kogoś, to jeszcze tak naprawdę nic się nie dzieje. Przez 40 dni wszyscy boją się wyjść i z nim walczyć. No i do tego wszystkiego okazuje się, że za pokonanie Goliata została wyznaczona duża nagroda, zwolnienie podatków dla całego domu, czyli dla całej rodziny. No i poza tym oczywiście tutaj mamy jeszcze rękę księżniczki również jako nagrodę. Natomiast wydaje się, że Dawid nie był zainteresowany zwolnieniem podatkowym czy ewentualnie taką niezłą partią w postaci córki króla. Myślę, że tak jak na początku temu się przyglądaliśmy, Dawid jest zainteresowany tutaj głównie trzema rzeczami. No i po pierwsze, Dawid tutaj walczy w obronie honoru króla. I teraz myślę, że bardzo ważne jest to, żebyśmy trochę rozwiali pewien mit, który narósł wokół tego fragmentu. Tak jak mówiłem, większość z nas pewnie tę historię zna, kojarzy. Znamy ją ze szkółek niedzielnych, z lekcji religii i tak dalej. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale kiedy się omawia tą historię, to często mówi się o tym, że Dawid pokonał swojego Goliata. Dawid pokonał swojego Goliata, więc ja też mogę pokonać swojego Goliata, ja też walczę dzisiaj ze swoim Goliatem i z czymś się tam mierzę, więc skoro Dawid go pokonał, to ja też mogę tego Goliata pokonać. No i często się mówi o tych problemach duchowych i o tym, że z Bożą pomocą możemy pokonać tego naszego Goliata, czy to jest nasz grzech, czy to jest cokolwiek jeszcze innego. I o ile jest w tym oczywiście pewna prawda teologiczna, to znaczy z Bożą pomocą zdecydowanie możemy pokonać nasz grzech i zdecydowanie z Bożą pomocą możemy pokonać wiele rzeczy, a wydaje mi się, że mam problem z patrzeniem w taki sposób na ten fragment. Głównie dlatego, że pomimo tego, że coś, co się powszechnie mówi, Dawid wcale nie pokonał swojego Goliata. No bo to nie był jego Goliat. Tamten przychodzi, zostawia swoje stado, którym się zajmuje, przychodzi odwiedzić braci po to, żeby ojcu zdać sprawozdanie, kto tam jeszcze żyje, kto tam nie żyje i co się dzieje. Goliat wcale nie wyzywał Dawida bezpośrednio na pojedynek. Dawid po prostu znalazł się w odpowiednim miejscu, w odpowiednim czasie, ale to nie był jego Goliat. Tak? W zasadzie Dawid znalazł się tam przez przypadek. Tak, on nie przyszedł po to, żeby się przyglądać bitwie, tak jak jego brat tutaj próbuje go oskarżyć. Ten brat chyba sam tam stoi i się przygląda bitwie, która nigdy nie nadeszła, ale dlatego, że po prostu był posłuszny ojcu. I oczywiście był giernikiem Saula, ale jak widać, wcale nie był członkiem regularnej armii. Goliat nie był bezpośrednio problemem Dawida. Tak, myślę, że to jest ważne, żeby to zauważyć. Tak, on ostatecznie nie był nawet problemem armii. Wydaje mi się, że przede wszystkim Goliat był problemem osoby, która za tą armię była odpowiedzialna. Był problemem Saula. Szczególnie, że Saul określony jest w 9 rozdziale jako najwyższy w Izraelu. Czyli innymi słowy, jako ktoś, kto jest najbardziej sprawny fizycznie, najlepszy, najsilniejszy. Dlatego też został namaszczony na króla, ponieważ był najwyższy, najlepszy. Tak czytamy o tym, że jest świetny i mężny.
jako wojownik i on przewyższał o głowę cały lud, to on miał przewodzić ludowi i prowadzić jego wojny. Jeśli więc ktoś powinien walczyć z Goliatem, to pewnie to był Saul. Ewentualnie to mógł być jego syn Jonatan, który dosłownie chwilę wcześniej, w 14 rozdziale, czytamy o tym, jak Jonatan samemu dokonał bohaterskiego czynu, zabił wielu Filistynów i stał się bohaterem wojennym. Ale tym razem nikt nie chce wyjść, by walczyć z Goliatem. Goliat jest zbyt strasznym przeciwnikiem. I czytamy, że gdy Saul i cały Izrael usłyszeli słowa Filistyńczyka, upadli na duchu i bali się bardzo. W 11 wersecie. Wszyscy się bali bardzo. Nikt nie chciał z nim walczyć. I w tym momencie na scenę wkracza Dawid, który naprawdę nie ma wcale obowiązku walki z Goliatem. On mówi Saulowi, niech nie upada na nikim serce. Ja pójdę walczyć. I chciałbym, żebyśmy się skupili tutaj, bo to jest, wydaje mi się, to jest niesłychanie ważne i to jest coś, czego nie zauważamy i coś, czego się nie uczymy. Zobaczcie, jaką postawę przyjmuje Dawid. Pamiętajmy, że on już został przez Samuela namaszczony na króla. On już wie, że w przyszłości zastąpi Saula. Nie wie, jak to się wydarzy. On nie wie, kiedy to nastąpi, ale wie, że Saul nie powinien być już królem. To on powinien być królem. Dawid powinien być królem. Ale zobaczmy, w jaki sposób Dawid do tego Saula podchodzi. Przede wszystkim on go nie krytykuje. On nie podburza żołnierzy przeciwko niemu. On nie chodzi teraz po obozie i nie mówi, ej, Saul to taki słaby trochę. Nie? On powinien walczyć, w sumie najwyższy z nas wszystkich, ale nie idzie. Tak? On nie chełpi się swoją odwagą i umiejętnościami. Będziemy zaraz czytać o tym, jak on mówi o tym, że jest dosyć kompetentny, natomiast to nie jest to, że on się teraz wywyższa i uważa, ej, Saul to chyba on do kitu jest tym żołnierzem. W sensie on pewnie by przegrał, to ja pójdę. Nie? On nie traktuje Saula jako, i to jest coś niesamowitego, jako przeciwnika politycznego, jako kogoś, kogo on ma teraz zastąpić, jako kogoś, od kogo ma być lepszy, po to, żeby pokazać ludziom, że lepiej jest zainwestować w Dawida. Traktuje go jako króla. Traktuje go jako króla, którego honoru chce bronić i któremu chce służyć. Podchodzi do króla i mówi mu, że ja w takim razie stanę w twoim imieniu i będę walczył z Goliatem. I myślę sobie, że to jest coś, czego właśnie nie doceniamy. Coś, czego, na co musimy zwracać większą uwagę. Tak, no bo bardzo łatwo jest zauważyć, że nie wiem, Dominik zrobił jakiś błąd gdzieś tam i stwierdzić, okej, w takim razie ja lepiej zagram na gitarze i jeszcze płazić tutaj po ludziach, ej, ja... Dominik trochę jednak słabo te akordy łapie, tam coś było nie tak. Tam ja zagram za... ja zagram. Z drugiej strony, oczywiście, w sensie, bo chodzi o to, że postawa Dawida no nie jest postawa pod tytułem on nie widzi, to nie jest tylko zobaczenie problemu i niezrobienie z tym nic. On sam podejmuje inicjatywę, on stwierdza, to w takim razie coś trzeba z tym zrobić. Ja chcę się zaangażować, ja chcę coś zrobić, ja chcę to zmienić, ja chcę to naprawić. Ale z drugiej strony nie chodzi i nie podważa autorytetu króla, nie podważa i nie krytykuje, nie podburza. Nie lekceważy swojego króla, swojego wodza, swojego przełożonego, swojego lidera. Nawet wtedy, kiedy ten zawodzi. Dawid wspiera go w zadaniach. Rozpoznaje, że to jest autorytet nadany od Boga. To jest autorytet, który Kościół, w tym wypadku tamten lud Boży, rozpoznał. Bóg namaścił tego człowieka na króla. Powinniśmy go szanować. Tak samo dzisiaj, jeżeli my jako Kościół rozpoznajemy kogoś jako lidera, jeżeli rozpoznajemy kogoś jako pastora, tak jak to zrobiliśmy całkiem niedawno w przypadku Łukasza, to my powinniśmy zakładać to, że mamy go szanować, mamy być mu posłuszni, nie możemy go lekceważyć, nie możemy chodzić i gdzieś tam podburzać i obgadywać tej osoby, nawet znaczy żadnej osoby nie możemy. Natomiast w ostatecznym rozrachunku to jest tak niesamowicie ważne w przypadku liderów. I czy oni będą zawsze idealni, czy nigdy nie popełnią żadnego błędu? Wydaje mi się, że na pewno popełnią. Nie będą idealni, ale Dawid pokazuje nam właściwą postawę. Czasami trzeba wkroczyć i zrobić coś, czasami trzeba ich zastąpić, czasami trzeba stanąć w ich imieniu, czasami trzeba pomóc. Ale Dawid nie krytykuje, nie chełpi się i nie traktuje Saula jako swojego przeciwnika,
którego trzeba zastąpić i po prostu wyekspediować z tego stanowiska. Po pierwsze więc walka z Goliatem to podejmowanie odpowiedzialności wtedy, kiedy to jest potrzebne. Odpowiedzialności wtedy, kiedy trzeba komuś pomóc. Odpowiedzialności, która może jest czyjaś, ale ta osoba teraz albo kiedyś po prostu sobie z tym nie radzi i potrzebuje pomocy. To nie jest szukanie swojej chwały wtedy, kiedy ja jestem teraz w stanie walczyć, bo ta druga osoba się boi. To nie jest szukanie swojej chwały wtedy, kiedy mogę zastąpić Dominika na gitarze, bo lepiej gram. Chociaż nie gram w ogóle, ale... I czytamy w 33 wersecie, że Saul rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew i niedźwiedź i porwał jarnie z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. I tutaj Dawid daje świadectwo swoim kompetencjom. Czy to jest w ogóle dziwny bardzo fragment, czy kilka wersetów, dlatego że Dawid pokazuje nam to, że na pewno jeżeli jest dobry w czymś, to nie jest dobrym pasterzem. W tym sensie, że nie wiem, znaczy... Potem Jezus używa tego samego obrazu, kiedy mówi o tym, że on jest pasterzem, który zostawi 99 owiec po to, żeby szukać jednej. No ale oczywiście, jeżeli Dawid miał... Pasterze w tamtym czasie tego nie robili. Nikt nie będzie leciał za jedną owcą, która została porwana przez niedźwiedzia albo przez lwa, tłukł się z lwem albo niedźwiedziem po to, żeby tą jedną uratować. Dawid może pasterzem najlepszym nie był, jak tutaj widzimy, natomiast na pewno był dobrym wojownikiem. No nie wiem, jak, czy ciężko sobie wyobrazić mi w ogóle walkę człowieka z niedźwiedziem, czy z... Chociaż był taki film, ale nieważne. Z lwem nie było chyba filmu, także... I Dawid mówi w 37. Pan, który wyrwał mnie z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie z ręki tego Filistyńczyka. Tak na marginesie, zauważcie, jak bardzo Dawid docenia ten czas, który spędzał pasąc trzodę swojego ojca. On jakby zauważa, jak wiele ten czas mu dał. On mówi, to nie był zmarnowany czas. Mój brat Eliab mówi o tym, że to było kilka owiec, którymi się zajmowałem, ale Dawid mówi, przez to, że się zajmowałem tymi owcami, teraz mogę iść walczyć z Goliatem. Więc jeżeli angażujemy się w jakąś... Jeżeli zanim zaangażujemy się w prawdziwą wojnę, zanim zaangażujemy się w prawdziwe problemy, w bardzo ciężkie rzeczy, w wymagającą służbę, doceńmy czas, który spędzamy z owcami. Doceńmy czas, który spędzamy, kiedy możemy się czegoś nauczyć. Doceńmy ten czas mniejszych odpowiedzialności, kiedy możemy się czegoś nauczyć. No i Saul mówi do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. I 38 werset. Przyodział wtedy Saul Dawida w swój rynsztunek. Włożył mu na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie, a on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. I rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. I Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdak na kamienie. I tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Tak sobie myślę, kiedy czytamy o tym. Tutaj to jest kolejny moment, kiedy wydaje mi się, że czasami wyciągamy z tego nie do końca trafne wnioski. Dlatego, że co Dawid zrobił na początku? Ubrał się w zbroję, którą Saul mu dał. No ale nie był przywykły do tego. Nie potrafił w tym walczyć. Później co zrobił? Poszedł w takim razie pozbierać kamienie. Miał procę, a poszedł pozbierać kamienie. Ile tych kamieni zebrał? Nie zebrał jednego, nie zebrał dwóch, nie zebrał trzech, zebrał aż 5. I kiedy wyszedł do Goliata, co jeszcze ze sobą zabrał? Nie zabrał tylko procy i kamieni, zabrał też kij. I innymi słowy, to co wydaje mi się, że ten tekst próbuje nam powiedzieć, począwszy od zbroi, którą Dawid ubiera, która nie jest dla niego dobra, ale to co ten tekst próbuje nam pokazać, to jest to, że Dawid nie wiedział, w jaki sposób ma zabić Goliata. Bóg mu tego magicznie nie objawił.
Dawid wiedział, że trzeba zrobić coś z tym problemem, że trzeba podjąć jakąś odpowiedzialność, ale Dawid nie wiedział, w jaki sposób ma to zrobić. I czasami patrzymy na ten fragment i myślimy sobie, no dobra, to ja nie będę zakładał zbroi, bo to jest brak zaufania Bogu. Ale jeżeli ta zbroja by na niego pasowała, to czemu miałby nie walczyć w zbroi i z mieczem w ręku? Nie wiedział, ilu kamieni potrzebuje, żeby zabić Goliata. Wziął 5, wystarczy mu 1. Tutaj mały spoiler, ale myślę, że zaraz zobaczymy. A jakby kamienie nie wystarczyły, to wziął też kij, którym potrafił się posługiwać. Dawid nie wiedział, w jaki sposób ma zabić Goliata i wydaje mi się, że tak samo my powinniśmy iść za słowami, to chyba Oliver Cromwell powiedział do swoich żołnierzy przed bitwą, chyba z Irlandią wtedy walczyli Anglicy, ufajcie Bogu i nie zamoczcie prochu. Ufajcie Bogu, ale jak zamoczycie proch, to nie wystrzelicie swoimi strzelbami. I podobnie tutaj Dawid ufa Bogu. On cały czas mówi o Bogu, on cały czas stawia Boga i jego moc na pierwszym miejscu, ale jest przygotowany i szuka różnych rozwiązań, testuje różne rozwiązania, myśli, w jaki sposób ma wykonać Boże zdanie. Próbuje tego i tamtego. Ma plan B i tak dalej. I wydaje mi się, że to jest postawa, którą powinniśmy naśladować. Kiedy chcemy coś zrobić dla Boga, kiedy chcemy podjąć odpowiedzialność, to musimy przemyśleć to, w jaki sposób to robić. I gdy Filistyńczyk, 42 werset, spojrzał i zobaczył Dawida, odniósł się doń pogardliwie, gdyż był to jeszcze młodzieniec, rumiany i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida, czy ja jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijami? I przeklnął Dawida przez swoich bogów. Wtedy Dawid odpowiedział, ty wyszedłeś do mnie z mieczem i oszczepem i z włócznią. Ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zelżyłeś. Dzisiaj wyda cię Pan w moją rękę i zabije cię i oddetnę ci głowę i dam ci jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwo niebieskiemu i zwierzynie polnej i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. Teraz tak się zastanawiam, dlaczego to jest ulubiona historia dzieci małych, 3-letnich, ale... No więc po drugie, i to już będzie, krótsza część, także zmierzamy do końca. Po drugie, Dawid walczy w obronie Bożego imienia. Tak, ta część tekstu wydaje się pewnie najbardziej oczywista, jednocześnie jest to chyba najważniejsza część. Przepraszam. Dawid walczy dla Boga i to jest sercem tego rozdziału. Dawid walczy dla Boga. I po raz kolejny jest to szalenie ważne, byśmy potrafili to zauważyć. Ta historia nie traktuje o tym, w jaki sposób ty masz pokonać swojego Goliata, tak jakby to miało służyć tobie. Dawid jest zainteresowany obroną Bożego dobrego imienia. On chce zabić Goliata, który jest problemem, dlatego że on lży Boże imię. I myślę, że jest to kluczowe, jeżeli nie chcemy, by nasze życie w różnych jego aspektach, od tych zawodowych, poprzez relacje z innymi ludźmi i to, w jaki sposób funkcjonujemy w Kościele, przyjmowało kształt wyścigu szczurów. Tak, bardzo wiele do czynienia z tym ma to, w jaki sposób Dawid patrzył na Boga, który według niego jest lżony przez Goliata. Tak, Bóg wyrwał Dawida z paszczy dzikich zwierząt. On walczy w imieniu Bożym. Tak, Dawid dalej mówi, że Bóg wyda Goliata w ręce Dawida. I ostatecznie mówi, że dowie się o Bogu cała ziemia. I to jest szalenie ważna część tej walki, której nie wolno nam ignorować. Jeżeli ja się zmagam z czymś, co przerasta moje możliwości, to zwycięstwo jest przede wszystkim w Bożym zasięgu, a nie moim. I ostatecznie na Bożą chwałę, a nie moją. Słuchałem jakiś czas temu rozważania Macieja Białeckiego, którego część z was wiem, że kojarzy, właśnie również z tego fragmentu. I właśnie Maciej powiedział, że ten fragment mówi o tym, że Boża perspektywa jest inna niż nasza. Że ten fragment pokazuje nam Goliata, który jest nie do pokonania, a z drugiej strony widzimy, że Dawid ma zupełnie inną perspektywę. Ale dlatego, że on wie, że zwycięstwo nie jest w jego zasięgu. I dlatego, że wie, że zwycięstwo nie jest na jego chwałę, że on to robi dla Boga. I to jest jedna z rzeczy, o których chyba często zapominamy, kiedy walczymy z różnymi trudnościami w naszym Kościele albo w życiu każdego z nas. Że zwycięstwo nad grzechem to nie jest moje zwycięstwo. To jest zwycięstwo Boga. Dlatego, że wojna do Niego należy. I pomoc innym, na przykład w grzechu, który obserwujemy u innych w życiu, ma wynikać z mojej miłości do nich i Bożego imienia.
dlatego żeby Boże imię nie było poniżane, a nie żeby innych poniżyć. I zobaczcie, że ostatecznym celem Dawida jest to, żeby o Bożym imieniu dowiedziała się cała ziemia. Tak jakby w myśl reformacyjnej maksymy Soli Deo Gloria, tylko Bogu chwała. Dawid walczy z Goliatem. I tak długo jak w walce będzie chodziło o mnie, jak w walce będzie chodziło o innych, o jakieś inne rzeczy, a nie o Boga, to nie będę w stanie zmierzyć się z prawdziwymi wyzwaniami w taki sposób, jak zrobił to Dawid. I prawdopodobnie może być tak, że nie będę w stanie zwyciężyć, dlatego że walczę w zły sposób, dlatego że walczę dla siebie. Przeczytajmy ten rozdział do końca. I Dawid mówi, że dowie się całe to zgromadzenie, że mieczem i włócznią że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda was w ręce nasze. I sięgnął Dawid swoją ręką do torby, wydobył stamtąd kamień, wypuścił go z procy i ugodził nim Filistyńczyka w czoło. Kamień utkwił w jego czole i upadł twarzą na ziemię. Tak zwyciężył Dawid Filistyńczyka kamieniem wyrzuconym z procy i zabił go, choć nie miał Dawid miecza w ręku. Potem pobiegł Dawid, stanął przy Filistyńczyku, chwycił za jego miecz, wyciągnął go z pochwy, dobił go, uciął mu nim głowę. Filistyńczycy zaś, ujrzawszy, że zginął ich rycerz, pierzchnęli. Wtedy powstali wojownicy izraelscy i judzcy, wydali radosny okrzyk i puścili się w pogoń. A gdy Saul widział, że Dawid wyrusza, aby potykać się z Filistyńczykiem, rzekł do Abnera, dowódcy wojska, czyim synem jest ten młodzieniec, Abnerze? A Abner odparł, jakaś żyw król, nie wiem. I rzekł król, wypytaj się ty, czyim synem jest ten młody siłacz? A gdy Dawid wracał po zabiciu Filistyńczyka, zabrał go Abner i zaprowadził przed Saula. Głowę Filistyńczyka zaś trzymał Dawid w swoim ręku. Saul zaś rzekł do niego, czyim jesteś synem młodzieńcze? A Dawid powiedział, synem twojego sługi Isajego, Betlejemczyka. I muszę wam się przyznać, że ten końcówka tego rozdziału kiedyś sprawiała mi duży problem, dlatego że nie potrafiłem sobie wyobrazić, dlaczego Saul pyta o to, czyim synem jest Dawid. Tak jakby, no, Dawid, jakby poprzedni rozdział mówi nam o tym, że Dawid przychodzi na dwór do Saula i że tam zostaje wysłany przez swojego ojca i że de facto no, przez ojca załatwia tą całą pracę u Dawida na dworze. Więc zastanawiałem się, jak to jest możliwe, że Saul nie wie, kim jest Dawid, że Saul nie wie, z jakiego domu on pochodzi, że on do końca nie kojarzy tej osoby, że zastanawia się, kim ten Dawid jest. Dlaczego on nie zna tej osoby tak dobrze, skoro cały czas Dawid przychodzi do niego na dwór? Dlaczego nie zna tej osoby, skoro ta osoba gra na lutni dla niego i tak dalej? No i potem gdzieś tam doszło do mnie, że rzeczywiście, znaczy, że jak łatwo jest być czy bardzo łatwo jest być na miejscu Saula. Bardzo łatwo jest być na miejscu Saula, kiedy jesteśmy w przywództwie, kiedy jesteśmy kiedy mamy jakąś pozycję, kiedy jesteśmy za coś odpowiedzialni, kiedy robimy coś. I wtedy najłatwiej przychodzi nam jedna rzecz. Kiedy jesteśmy na pozycji Saula, najłatwiej przychodzi nam niezwracanie dostatecznej uwagi na osoby, które nam pomagają. I wydaje mi się, że to jest ogromne ostrzeżenie również dla nas. Saul tutaj pokazuje, że no oczywiście bardzo łatwo jest nie wiedzieć nic o Dawidzie, pomimo tego, że Dawid był w jego otoczeniu od jakiegoś czasu, pomimo tego, że czytamy w poprzednim rozdziale, że on był jego giermkiem, to Dawid teraz dopiero pyta, z jakiego domu, to Saul dopiero teraz pyta, z jakiego domu Dawid pochodzi. I już kończąc, trzecia rzecz, o której chciałbym tylko wspomnieć. Dawid walczy po pierwsze w obronie króla, po drugie w obronie Bożego imienia, ale po trzecie Dawid walczy w obronie Bożego ludu. Tak dochodzimy do końca tego fragmentu i okazuje się, że historia o Dawidzie i Goliacie to historia o tym, jak Bóg wybawia swój lud z opresji. Ostatecznie Dawid walczy z Goliatem, żeby nikt inny nie musiał walczyć z Goliatem. Walczy z nim, żeby ani Saul nie musiał walczyć, ani żaden inny Izraelita nie musiał walczyć. I to wydaje się być jeszcze większym poświęceniem z jego strony, niż po prostu bycie lojalnym sługą swojego króla. Dawid ujmuje się nie tylko za Saulem, ale za całym narodem. Zobaczcie, że stawka tutaj jest niesamowicie wysoka. Tak? Jeżeli potrafi...
Goliat mówi, że jeżeli ktoś potrafi ze mną walczyć i położy mnie trupem, my będziemy waszymi niewolnikami, ale jeżeli ja go przemogę, to wy będziecie naszymi niewolnikami. Więc Dawid stawia na szale dobro całego narodu. Dawid mówi Goliatowi, że dowie się całe zgromadzenie, że Bóg mu pomaga. Dlatego, że Boży lud jest dla niego ważny. Dlatego, że bronienie Bożego ludu jest ważne. Dlatego, że zachęcenie Bożego ludu jest ważne. Dlatego, że stawanie w interesie Bożego ludu jest Bożą cechą, którą Dawid stara się imitować. Dawidowi zależy na tym, żeby obronić i zachęcić Izraelitów. Dlatego też podejmuje to odpowiedzialność. Dlatego też podejmuje to wyzwanie. I myślę, że Dawid nie mógł być absolutnie stuprocentowo pewny w wyniku swojej potyczki z Goliatem. Dlatego, że jego działanie opierało się na zaufaniu. To, co on miał, to zaufanie, że Bóg się za nim ujmie i użyje go do ochrony króla, do ochrony ludu i ochrony Bożego imienia. Jeśli Dawid pokazuje nam tutaj coś, decydując się na tę walkę, to pokazuje nam przede wszystkim to, że Bóg zrobi wszystko, co jest potrzebne, by uratować swój lud od niechybnej śmierci i zguby. I dzięki temu, że Dawid walczył z Goliatem i uratował Izraela, ponad 1000 lat później w Betlejem, z którego on sam pochodził, narodził się inny król. Król, który również zdecydował się podjąć walkę, za którą wcale nie był odpowiedzialny, i stoczyć bój, z którego wiedział, że nie wyjdzie żywy. Król, który podobnie jak Dawid, był lżony i lekceważony przez swoich braci, dopóki nie zobaczyli prawdy, która za nim stoi. Król, który, tak jak Dawid, posłusznie poleceniom swojego ojca, był aż do końca, ale ten koniec w wypadku Jezusa Chrystusa nastąpił na krzyżu. Dawid był gotów zrezygnować z rozpoznawalności i prestiżu. Chrystus był gotów zrezygnować z należnej mu chwały. Mamy króla, którego Goliatem był mój i twój grzech, z którym ty i ja nie mieliśmy szansy wygrać, z którym ty i ja nie mieliśmy szansy nawet walczyć. I chwała mu za to. Chwała Jezusowi za to. Więc już kończąc, kilka ostatnich wniosków. Zastanówmy się, jak podchodzimy do krytyki autorytetów. Wydaje mi się, że ten fragment niesamowicie wiele nam mówi o tym, jak powinniśmy do tego podchodzić. W pracy, na uczelni, w polityce, co teraz jest ostatecznie, czy to w sumie zawsze jest żywy temat, ale teraz nadchodzą wybory i różne wypowiedzi można spotkać w rodzinie, w kościele. Jak podchodzimy do krytyki autorytetów? Musimy je krytykować. Pewnie zawsze są sytuacje, w których trzeba powiedzieć swoje zdanie, w których trzeba wystąpić i powiedzieć, co się dzieje i jak jest, ale w jaki sposób to robimy? Po co to robimy? Jakie jest nasze pragnienie serca? Czy my chcemy pomóc tej osobie, która jest powołana przez Boga do jakiejś odpowiedzialności? Czy chcemy podważyć jej autorytet? Po drugie, reagujmy, kiedy ktoś obraża Boga tym, co mówi albo tym, co robi. Okazuje się, że nie zawsze trzeba zabijać Goliata i odcinać mu głowę. Czasami można po prostu zwrócić komuś uwagę i powiedzieć, że to nie do końca jest mądre, co mówisz. Niekoniecznie od razu się z tym osobą bić. No i w końcu po trzecie, pomyślmy, w jaki sposób inwestujemy w Kościół, a w jaki sposób moglibyśmy. Co robimy z troski o Boży lud? Jaka jest nasza odpowiedzialność, żeby Boży lud był zachęcony, żeby może Kościół przed czymś uchronić albo do czegoś wzbudować, w jaki sposób chcemy służyć. Niech nam Bóg błogosławi. Amen. Powstajmy do modlitwy. Ojcze w niebie, tak dziękujemy Ci za tą historię, którą tak dobrze znamy. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś Bogiem nieskończonych możliwości i że Ty jesteś Bogiem, który, dla którego nie ma niemożliwych wyzwań, i Ty potrafisz nas uzdalniać do właśnie przechodzenia przez te wyzwania, które są, wydaje się, czasami niemożliwe. A Goliat nie był przeciwnikiem do pokonania, a jednak Dawid go pokonał. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że pokazujesz nam to, że w Tobie i w zaufaniu Tobie nie ma rzeczy niemożliwych. I tak, Panie, prosimy Cię o to,
byś pobudzał nas do podejmowania odpowiedzialności, byś pobudzał nas do tego, żebyśmy wkraczali wtedy, kiedy coś trzeba zrobić, kiedy trzeba komuś pomóc, kiedy ktoś potrzebuje tego, żeby go zachęcić, pokierować, albo może żeby go zastąpić na chwilę, albo może odciążyć. Panie, prosimy Cię o to, byśmy patrzyli na naszych liderów z szacunkiem, byśmy patrzyli na osoby, które Ty powołałeś, a myśmy ich rozpoznali do tego, żeby przewodzić, żebyśmy patrzyli na te osoby z szacunkiem, żebyśmy patrzyli na naszych współmałżonków z szacunkiem, żebyśmy potrafili wchodzić w te miejsca, kiedy te osoby potrzebują pomocy, ale jednocześnie nie po to, żeby je poniżyć, nie po to, żeby im pokazać, że one są najgorsze teraz, nie po to, żeby powiedzieć, że teraz my jesteśmy lepsi, tylko po to, żeby im usłużyć. Panie, zabieraj pychę z naszego serca. Tak prosimy Cię o to. Zabieraj od nas takie właśnie negatywne myślenie. Dawaj nam radość z tego, że możemy służyć właśnie tym osobom, które Ty powołujesz w naszym życiu do tych ról. I tak Ojcze, też pragniemy Cię prosić, byś nas kierował i prowadził w tych walkach, kiedy trzeba zmierzyć się z tym, co Cię obraża. Czy to nasz grzech w naszym życiu, czy to ludzie gdzieś tam w naszym życiu naokoło nas, kiedy jesteśmy w różnych sytuacjach, żebyśmy potrafili być dobrym świadectwem i osobami, które troszczą się o Twoje dobre imię, które są w stanie z nimi rozmawiać o tym, dlaczego coś Ciebie obraża, dlaczego to ma sens, dlaczego nie robimy czegoś albo coś robimy. Jako ostatecznie, Panie, prosimy Cię o to, żebyś pobudzał nas do tego, żebyśmy chcieli walczyć w obronie Twojego Kościoła. Żeby ta społeczność, którą tutaj mamy w Poznaniu, żeby to było coś, co chcemy, to byli ludzie, których chcemy aktywnie zachęcać, o których chcemy walczyć, o których chcemy zabiegać, o których chcemy się troszczyć. Prosimy Cię, Ojcze, również o cały Kościół w Polsce. Prosimy Cię o to, żebyśmy mogli przyczyniać się do jego rozwoju i wzrostu. Prosimy Cię o to, żebyśmy razem potrafili walczyć przeciwko wszystkim przeciwnościom. Ojcze, chwalimy Cię i wywyższamy. Dziękujemy Ci za Twojego Syna. Dziękujemy Ci za to, że Ty pokonałeś to, co było najważniejszym i największym problemem w naszym życiu. Dziękujemy Ci za to, że grzech nie oddziela nas od Ciebie już, że w Twoim Synu, w ofierze na krzyżu, możemy znaleźć ratunek.